Tomkus, już za chwilę projekt Kupit pojawi się w telewizji, z tej okazji się spotykamy, ale żeby było miejsce w telewizji na coś nowego, no to trzeba wstrzymać jakiś poprzedni projekt i dlatego zapytam o Down the Road. W jakim jesteście miejscu i ty na pewno masz tę wiedzę, czy w ogóle jest szansa, żeby ten format jeszcze wrócił? Znaczy w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że kiedy zakończyliśmy zdjęcia do trzeciego sezonu Down the Road i była ta cała żmudna praca postprodukcyjna, to ja zacząłem równolegle zdjęcia do projektu Cupid i tak naprawdę zakończyliśmy postprodukcję równolegle, i potem nastąpiła taka kompletna koncentracja na Cupid. Ja nie jestem w stanie też myśleć strategicznie, taktycznie, od tego mam TTV, od tego mam stację, od tego mam... No dobra, to ja ci przerwę, prawda? Żeby zapytać, czy ty uważasz, bo do tego nie trzeba mieć wiedzy takiej produkcyjnej, ale tą osobistą, czy uważasz, że Down the Road jest trochę takim formatem, który może się powoli wyczerpuje? Znaczy, to nie jest format z jednej strony, który się jest w stanie wyczerpać, jeżeli chodzi na przykład o ludzi, prawda? Bo każdy człowiek z zespołem Downa jest kimś niezwykłym, kto może zaproponować widzowi coś wyjątkowego. Natomiast też jestem bardzo ostrożny tutaj, daleki od tego, żeby dyskontować w nieskończoność sukces, prawda? Bo mamy 3 sezony Down the Road, wszystkie 3 były świetnie oglądane, były naprawdę dobrze przyjęte, ale też trzeba sobie postawić pytanie, czy chcemy to robić tylko i wyłącznie dla odcinania kuponów, dla sukcesu komercyjnego, który jest zupełnie czymś oczywistym. Dlatego też zrobiliśmy teraz projekt Cupid, żeby pokazać, w jakimś sensie poszerzyć to, co pokazywaliśmy w Down the Road, bo w Down the Road sytuacje związane z emocjami, związanymi z miłością, z potrzebą bliskości były praktycznie w każdym sezonie, czasami w każdym odcinku, więc chcieliśmy doprecyzować ten przekaz i stąd się wziął projekt Cupid. Dla mnie w tym kontekście projekt Cupid jest pewnego rodzaju kontynuacją Down the Road. Ja wiem, że z twojej perspektywy może ja uciekam teraz od odpowiedzi na pytanie, ale odpowiedź na twoje pytanie, co z Down the Road, jest bardzo krótka i ona brzmi: nie wiem. Dobrze.